Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Dying Light. I słuchajcie, dzisiaj musimy się udać do strefy zrzutu. Strefę zrzutu mamy dosyć daleko, bo aż tutaj, ale mamy tutaj oczyścić możemy obszar i będziemy mieć tutaj bezpieczną strefę, więc to też sobie dzisiaj zrobimy. A tymczasem ruszajmy. Niezły parkour ze mnie, nie? W Minecrafcie sobie nie radziłem jak tu. Dobra. Wow. Tak naprawdę to kawał drogi przed nami. Bym powiedział nawet kawał niebezpiecznej drogi. Można by rzec. No come on. O. Ale? Pewnie kawa. Rurka i kawa. What the hell? Się podenerwowały. Robaczki jedne. Robaczki. Dobra. Bijamy dalej do góry. Musimy iść w tamtym kierunku, tak? O cholera, pod estakadą. Jop twoja mać. Bi. Dobra. Tak myślę, że tym budynkiem i tym budynkiem byśmy sobie przelecieli. Później tym i tym. Byłoby idealnie, nie? No i tutaj pasuje tą strefę oczyścić, jak nic. Bo w razie, jeżeli byśmy zginęli, to będziemy mogli sobie tam zrobić halo zapis, nie? Crane, w kotle ląduje 3/4 zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Już lecę. Kurka, patrzcie, jak tu wysoko. Ja... O! Heja! Bang! Bang! Pąk, 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 pąk. Wypadł. Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość ląduje dokładnie w tym rejonie. Holy shit. Holy shit. This is... Pararara. Hello. Oczyścimy sobie ten teren. Wypad. To jest moje miejsce. Dobra, jeszcze kilku knypków. Tu wiedziałem jednego. Łapkę świetlną? Yo! Kurde, czuję się jak na meczu, nie? O, hello! To jeszcze tych dwóch musimy się pozbyć, będziemy mieć.
No cholera, lignij se. Ty te se usiądź. Ja pierdzielę, ale w ciry. Yeah. Dobra, ale teraz... Co mieli na myśli mówiąc... Oooo! Ale żem se skoczył. To się zostawiam, co mieli na myśli mówiąc zrzut w kotle. Jakim kurwa kotle? Dobra, ja chyba apteczkę mam, także akurat jeszcze... Chyba mam. Albo miałem? What the hell? Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. To to? Nie, jest tam. Widzicie? Ale otwórzmy sobie. Nie, czekajcie, bo nie wiadomo jak tamta skrzynka, czy ona będzie na... Kurwa, bez jaj, no nagle teraz nie wyjdzie, no ja pierdykam. To jest naprawdę czasami tempe w tej grze i to mi się cholernie nie podoba, że są momenty, które... w których da się wejść, a są akcje... w których się nie da. Kompletnie. Nie hu. Holy crap. Dobra. Znaczy momenty, miejsca. Jest. Supplies, supplies. Oczywiście. Nic tu nie ma. Fuck. Jest zrzut. Zrzut. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Fuck. O. Au. Kurka, on powie bardziej odporny na... Hit! Tego też nie spodziewałem. Kurwa, no jesteśmy pod tą pieprzoną estakadą. Się potrzebuje. Tam ktoś mówi, żeby się od kogoś odpierdolili. Ciekawe. Kto od kogo?
60 metrów. Podejrzane. Cholera, spóźniłem się. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Ale miałem kurka farta. Dwieście metrów. Pa, okej. Na autobusik. Kurka, gdzie ta skrzynka będzie? Mamy tu ją zaznaczoną? O fucken, patrzcie jak daleko. Ciśniemy tędy murkiem. Znacznie bezpieczniej chyba. Przynajmniej tyle, ile się da. Co się znajdzie? Ale miałem farciucha. Już prawie tam jestem, uda mi się. Aha. Dobra. Dziewięćdziesiąt pięć metrów. Oh, shit. Fon. Zajebiście spadają. Zielona skrzynka. Au. Gdzież to gówno? Noż w dupę jeża. To jest takie kurwa teraz szukanie. Igły w stogu siana, bo nie zaznaczone. Jest. Tam mamy dwa tylko. Kurwa, nie wiem, czy chaosować, czy ich zabić po prostu. Cholera, no. Nie mogę naprawić. To też z dwoma sobie powinienem dać radę. Trzeba. Kurwa, mam mało życia. Fuck.
Kurka wodna. Będę wstawać, no patrz. Ten chyba dead body. Do tego. Już? Starczy? Starczy. Ło. Ło. Zajebiście. Ho, ho, ho. To Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. O kurczę. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera! Usłyszeli mnie. Jakie koszmary? O żeż ty, kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! O, ja pierdolę! O, ja pierdolę! Holy shit! Ja pierdolę! Ożesz ty w dupę jeża! Ożesz, kurwa! Ojojojoj. Szalalalala. Szalam. Trafcę tutaj. Trafiłem. Ja pierdolę. Cześć. Siemano. Nara. O, cześć. Cześć. Holy shit. Fucking bitchin. Dawaj. 14 życia. Mało. Dead. Ja pierdykam. Oho. O, żeż ty jasna pała. Błagam, bądź już blisko. What the fuck? Holy crap. Jednym słowem. Jednym słowem to kurwa masakra. Fuck. No, dawaj. Ale przesrane jest w nocy. Ja myślałem, że naprawdę będzie tak, wiecie, o, luźno, nie?
A tu kurwa. Ja pierdzielę, patrzcie jak daleko jeszcze. Fuck. Fuck, 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 punk. Tylko znowu w tym samym miejscu będę? O, posążek. Ja pierdzielę. To jest tu teraz. Kuźwa doleć 200 metrów. Mhm. Powiem wam tyle. Masakra. Tam jest jeden. Nie wiem, czy oni mnie widzą w nocy, czy nie? Nie wiem. Czy ja mam na przykład zaświeconą latarkę, nie? Tak, teraz. Ale powiem wam tyle. Przejebane. O, przejebane. Zagrem! Zginąłem, kurwa, spadłem w piździet. Nie, słuchajcie, ja to sobie przejdę. O. Za każdym razem jak tu jestem... O! Nokia! Za każdym razem jak tutaj jestem, to coś zbieram. A nie mogę się po prostu przespać. Bezpieczny obszar. Ja tu sobie zostanę. Zobaczymy się w przyszłym odcinku. Ja w przyszłym odcinku już tak... Bez nerwów postaram się przejść tą noc, co się okazuje jest naprawdę nie lada wyczyn, a pewnie później będzie tylko gorzej. No i oczywiście ruszymy dalej. Mam nadzieję, że nie będzie także. Także słuchaj, dzięki wam dzisiaj za uwagę. Mimo tego szybszego odcinka, ale widzicie, co się dzieje w nocy. W następnym odcinku będziemy już od samego początku postarali się przejść w tym jakże trudnym dla nas momencie. A tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.